Naszym gościem Janusz Pindera, witam. Witam serdecznie. Panie Januszu, zaskoczyła Pana ta walka. Czy tak przewidywał Pan przed tym pojedynkiem, że skończy się właśnie ten pojedynek Najman-Pudzianowski? Tak, przed tym pojedynkiem przewidywałem, że ta walka potrwa 30 sekund, bo zdawałem sobie z tego sprawę, że jeżeli Marcin nie znajdzie żadnego antidotum na tą górę mięśni, która rozkuśtana ogromną dynamiką, szybkością, zmiecie go po prostu z powierzchni, to ten finał może być tylko jeden takiego pojedynku. Ale później po rozmowie z Marcinem Najmanem, przed samą walką, sądziłem jednak, że, bo bardzo logicznie prezentował mi swój plan taktyczny do tej walki. To był taki plan, jaki ja bym radził takiemu zawodnikowi, jak on, żeby go przyjął, ale niestety tego planu nie wykonał. Szkoda, bo ten plan miał polegać na tym, że będzie uciekał, fajna praca nóg, uciekał raz w jedną, raz w drugą stronę, a później z tej głębokiej defensywy, tak jak Holyfield w pojedynku z Nikołajem Wojewym, będzie przechodził do kontrataku i będzie bił najczęściej ten prawy sierpowy nad nisko opuszczoną lewą ręką Pudziana. I miałem świadomość, że jednak jeśli zawodnik 100-kilogramowy z dużą szybkością, dynamiką trafi. Przecież to nie są rękawice wytrzymujące siłę ciosu, tylko to są takie właściwie rękawiczki. To jest uderzenie gołymi pięściami praktycznie. To wówczas Pudzianowski może mieć problemy i wtedy dopiero się przychodzi do frontalnego ataku. Oczywiście są to ciosy pojedyncze, szybkie, dynamiczne, ale które należy wykonać. Najman żadnego tego ciosu nie wykonał. Ani żadnego ciosu nie zadał. Został zdominowany tym, powiedziałbym, szalonym, furiackim atakiem Pudziana, który poszedł i zaskoczył go kopanymi low kickami. To zadecydowało, te low kicki, bite absolutnie na pełnej dynamice, pełnej sile i one właściwie unicestwiły, mogę powiedzieć, cały plan taktyczny Marcina Najmana w tym pojedynku. Co dalej z Marcinem Najmanem? Uważa Pan, że dalej powinien próbować swoich sił w MMA, czy zająć się boksem, a może w ogóle zakończyć karierę? To rzeczywiście jest to jego decyzja. Myślę, że MMA to jest tylko, był to jednorazowy występ. Nie ma sensu, dlatego że to jest nieprawdopodobnie trudna dyscyplina, wymagająca niesłychanej wszechstronności i najczęściej zawodnicy, którzy specjalizują się w jakiejś jednej określonej dyscyplinie, mają spore problemy z łączeniem tych wszystkich elementów. Natomiast trzeba mieć jakiś naprawdę jeden ogromny atut. Atutem Pudzianowskiego jest potworna siła, jest dynamika przy tej przecież przemawiającej do wyobraźni wadze, no jak się okazuje, również parę elementów wyniesionych z wcześniejszych lat treningu karate, trochę boksu. Ten chłopak po prostu jest bardzo sprawny fizycznie, który przy tym jest, ja mówię, bardzo profesjonalnie podchodzący do tego, co robi. A więc ja myślę, że on, jeśli skoncentruje się na tych kolejnych walkach, to może sprawić tutaj wszystkim tym, którzy liczą, że go łatwo pokonają w następnych pojedynkach, przykrą niespodziankę, równie przykrą, jaką sprawił Marcinowi Najmanowi. Czyli z tego, co Pan widział, to uważa Pan, że Mariusz Pudzianowski ma szansę w MMA zaistnieć jakoś bardziej szerzej, powiedzmy Stany Zjednoczone, Japonia, czy raczej, no bo Marcin Najman to typowy bokser, jeszcze z zawodnikiem typowym MMA Mariusz nie walczył. Czy uważa Pan, że ma szansę z takim zawodnikiem, który po prostu będzie doświadczony, będzie wiedział, na czym polega MMA, bo tutaj Marcin to widać było, że skoncentrował się tylko i wyłącznie na zadawaniu ciosów jakichkolwiek, powiedzmy prostych, czy typowo bokserskich, nie było tam żadnych elementów MMA. Szalenie trudno tutaj na jakąś, powiedziałbym, odpowiedź, która by przesądzała, prawda, przyszłość Marcina Najmana. Myślę, że na ten temat powinny się biadać ludzie, którzy doskonale znają się na MMA, trenerzy, specjaliści, bo jest, jak powiedziałem, dyscyplina szalenie złożona i ja myślę, że Marcin, Mariusz Pudzianowski, oprócz tego, że jest wybitnym strongmanem, że jest człowiekiem, który pokazał również, że ma charakter wojownika w ringu, jest przede wszystkim szeroko znanym celebrytą, a więc jest człowiekiem, gdzie bardzo chętnie będzie takim kluczowym dodatkiem, powiedziałbym, do wielkiego show, jakim było to widowisko. To przecież dzięki obecności przede wszystkim Pudzianowskiego miało ono taką rangę oglądalności, tak szybko wykupiono bilety. Myślę, że oglądalność w Polsacie również była znacząca.
A więc na pewno będzie łakomym kąskiem dla tych wszystkich, którzy będą tego typu imprezy chcieli oglądać. I nie wiem tylko, czy jedynie w Polsce, czy również na świecie, no ale strongmeni to są ludzie znani w pewnych kręgach również w innych krajach, tam gdzie te zawody są organizowane, więc niewykluczone, że będąc tak sławnym sportowcem w innej dziedzinie, wybitnym, jeśli dołoży do tego pewne umiejętności, bo widać, że uczy się szybko, a jest zawodnikiem szalenie sprawnym, no to wówczas możemy mieć zawodnika, który no, sprawi parę niespodzianek. Coś słyszałem o walce ewentualnie z Pawłem Nastulą. Następnej walce Mariusza Podzianowskiego, no to już byłby zupełnie inny stopień, znacznie wyższa półka, bo Paweł Nastula to jest zawodnik rutynowany, który ma ze sobą nie tylko wspaniałą karierę judoki, ale również ogromne doświadczenie już w MMA, bo przecież tych kilka solidnych walk z zawodnikami z najwyższej światowej półki stoczył. A więc to już byłoby naprawdę wejście, próba wejścia na bardzo wysoką górę. A teraz trochę o boksie. Tomasz Adamek, Jason Estrada, proszę ocenić przeciwnika Tomka Adamka. Czy dobry wybór, jeżeli chodzi o tego rywala? Czy Tomek dobrze postępuje, no nie wiem, często walcząc i akurat z tym rywalem, a nie czekając na jakąś większą walkę? Jak pan uważa? Tomek jest zawodnikiem, który może, jak twierdzi, walczyć z każdym. Ma taki charakter, że on nie wybiera sobie przeciwnika, wybierają mu inni ludzie. Można dyskutować, czy to jest najlepszy przeciwnik. Na pewno lepszym byłby Hasim Rahman, to wielkie nazwisko, a na dzisiaj znacznie mniejsze możliwości z uwagi na wiek. Jest znacznie wolniejszy od Adamka. Ja myślę, że Rahman byłby dziś łatwiejszym, a jednocześnie bardziej wdzięcznym rywalem z uwagi na zasięg swojej popularności w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Jason Estrada jest to pięściarz, który ma ze sobą ciekawą karierę amatorską, choć nieznaczoną wielkimi sukcesami, ale pamiętajmy, trzykrotny mistrz Stanów Zjednoczonych, zwycięzca Igrzysk Panamerykańskich, startował na Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, tam przegrał z Kubańczykami, Carrionem i Lopezem. Jest to zawodnik nieco niższy od Tomka, ale przez to ma duże predyspozycje szybkościowe, a więc tu przewaga szybkości Tomka nie będzie aż tak wielka, jak mogłaby być zawodnikami, którzy jak na wagę ciężką prezentują właśnie ten taki trochę wolniejszy styl. No i dwa, tak naprawdę zwycięstwo ze Estradą Tomkowi aż tak wiele nie daje, nie przysporzy mu jakiegoś wielkiego rozgłosu. No ktoś po prostu wygrał z Estradą, który ma taki, a nie inny rekord, prawda? Ma rekord nie, tylko dwie porażki, z tym jedną z Aleksandrem Powietkinem po zupełnie przyzwoitym pojedynku. Natomiast przegrana no, ustawiła go w bardzo trudnej sytuacji. Znów musiał ten marsz zaczynać od nowa, być może ktoś mu da za wtedy powrót do kategorii junior ciężkiej. Estrada walczy o swój dalszy byt. A więc Estrada na pewno zgodził się walczyć za niewielkie pieniądze. Tutaj to zadecydowało o tym, że Estrada został wybrany na przeciwnika Adamka i myślę, że będzie to trudny rywal, ale sądząc, oglądając, bo miałem okazję obejrzeć dwie walki na igrzyskach, komentowałem w Atenach przecież Estradę, komentowałem jego pojedynek z Powietkinem, to Tomek jest w stanie pokonać Estradę. A więc odpowiednio przygotowano, nastawione przede wszystkim taktycznie, bo tam trzeba na pewne elementy bardzo uważać. Tomek jest w stanie pokonać Estradę. Natomiast to oczywiście jasny wybór. Gdybym mógł walczyć z Rahmanem, wolałbym, żeby walczył z Rahmanem czy z Jamesem Tonejem. To są wielkie nazwiska, które za chwilę już nie będą boksować. Brakuje tych wielkich nazwisk jakby w tym CV bokserskim Adamka, szczególnie w kategorii ciężkiej. Uciekł Hopkins, Jones, Roy Jones teraz przegrał, a to byli zawodnicy, no Hopkins nie wiem, czy tak łatwy do pokonania w kategorii junior ciężkiej, ale myślę, że w junior ciężkiej tak, bo jednak spora przewaga warunków fizycznych, siły fizycznej, masy i tak dalej. A więc poczekajmy na ten pojedynek, bo to myślę, że to będzie dobra walka, przede wszystkim ze sobą. To będzie dobra walka, natomiast stawiam na zwycięstwo Adamka. Nie wyobrażam sobie, że może tą walkę przegrać, chociaż wiem, że nie będzie to łatwe zadanie.